Tu wyznam, że porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 17 2011 roku Rady Miejskiej w Łuku z dnia 20 stycznia dotyczący uchwalenia budżetu miasta i gminy Łuczek na rok 2011. Projekt propozycji Państwa radni otrzymaliście. Czy w powyższej kwestii są wnioski lub zapytania? Otwieram dyskusję. Panie Burmistrzu, jeżeli tak, Burmistrzu, Wschodniej Rady. Panie Przewodniczący Rady, prośby, chciałbym wnieść o to poprawkę do tej uchwały. Jest to autopoprawka dotycząca po prostu w ostatnich dniach dostaliśmy dotację z Urzędu Marszałkowskiego na remont sali w Osirze w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Łuku i proponowałbym tą kwotę 17 tysięcy, którą dostaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego, zwiększyć kwotę dochodu gminy i tym samym zwiększyć kwotę wydatków. Rozumiem. Czy Państwo radni rozumieją? Wniosek rozumiem. Czy są inne propozycje odnośnie powyższego projektu? Bardzo proszę, pan radny. Panie burmistrzu, Wysoka Rado, mam w ręku propozycję zmian w uchwale budżetowej i chciałem wnioskować o to, żeby w pozycji wydatki wyrazić punkty 5, 7 i 8. Czym to ostatnie, jakie są moje wątpliwości? W punkcie 5 mamy zwiększyć wydatki w zakresie dopłaty kwoty 70 tys. Złotych z przeznaczeniem dopłaty do wody i ścieku. To już na komisji mieliśmy pewne wątpliwości, nawet jeden z radnych, którzy radną przed tej kadencji wyraził swoje zdziwienie, dlatego że to jest dotacja do zakładu gospodarki komunalnej, która wiemy spółką niezależną. A my nadal jako gmina dopłacamy pieniądze do opłat za wody i ścieki. Opłaty u nas są dosyć wysokie w gminie. No i uważam, że należy się poważnie zastanowić nad tym, czy te pieniądze powinniśmy dopłacać, czy też nie. To jest pierwsza moja taka uwaga. Jeżeli chodzi o punkt 7 i 8, to tam znowu nam się pojawiają kwestie świetlic wiejskich. Nie rozumiem, dlaczego mamy tutaj umniejszyć wydatki z Domu Kultury i te same pieniądze tutaj dodać na opłatę energii i zużycia wody świetlic wiejskich i nieczystości, dlatego że na to przeznaczyliśmy 20 tysięcy tego, co pamiętam w budżecie, a te pieniądze w punkcie 7 miałyby się w kamieniu gasącego Domu Kultury przeznaczone na remont 3 świetlic wiejskich, komorowo, językowo i klasowo. Dlatego ja wnioskuję o to, żeby te 3 pozycje z tego, z propozycji podrad budżetowych wykreślić. Dziękuję. Wobec powyższego ogłaszam głosowanie. Pierwsze głosowanie, które ogłaszam, dotyczy wniosku pana burmistrza. Kto z państwa radnych jest za tym, żeby te pieniążki po stronie dochodów zostały przyjęte w kwestii budżetu z przeznaczeniem na remont tej sali? Czyli to jest punkt pierwszy. Głosujemy na wnioskiem pana burmistrza. Czy ktoś z państwa się wstrzymał? Nie widzę. Przystępujemy, proszę państwa, do głosowania nad wnioskiem pana radnego Czekały. To tutaj proszę. Tutaj no, łatwo wniosek postawić, ale kwestia tej dopłaty do wody i do ścieku to jest, trzeba by to sobie wytłumaczyć, to jest dopłata
dla mieszkańców, bo gdyby tej dopłaty nie było, no to koszt ścieków by musiał wzrosnąć o te 50 groszy ścieki i ileś groszy, nie wiem dokładnie, ta woda. Także to nie jest dopłata do zakładu, tylko dopłata jest dla mieszkańców. Ja to tak rozumiem, może tutaj by burmistrz niż tak rozszerzył tę sprawę. Dokładnie tak. Bardzo proszę pana radnego. A może należy zapytać dlaczego, bo to samo jest, skąd te wzrosty są i jak wygląda w innych gminach, jak w naszej gminie i czy te opłaty są u nas. Po jednym, bo dwa czy pan raczej powiedział, ale myślę, że w kwestii udzielania tej dopłaty, skoro zakład gospodarki komunalnej jest spółką i sam stawia dopłaty, a jak za chwilę się dowiemy z kolejnych punktów kwestii, my zatwieramy podatki, na które tak nie mamy wpływu, tak? Bo też ta kwestia, jak była poruszona na komisji, więc to jest dla mnie tutaj pewien paradoks. Ja tutaj mam w ręku, jeśli jeszcze mogę, ceny przykładowe wody i ścieków za metr sześcienny w wszystkich gminach. Mam tutaj statystykę, przedstawienie. Międzychód cena netto za 11 sześcienny wody 2,25, za 1 sześcienny ścieków 3,55. Filcz 2,54 za metr sześcienny wody 4,45 za metr sześcienny ścieków. Niewy 3,31 cena netto za metr sześcienny wody 6,43 za metr sześcienny ścieków. Kuślin 3,10 zł za metr sześcienny wody, 4,40 zł za metr sześcienny ścieków. Grodzisk 2,92 za metr sześcienny wody, 5,10 zł za metr sześcienny ścieków. Nowy Tomyśl 2,88 zł za metr sześcienny wody, 4,72 zł za metr sześcienny ścieków. Międzyrzecz 3,76 zł za metr sześcienny wody, 4,58 zł za metr sześcienny ścieków. Łówek 3,30 zł za metr sześcienny wody, 5,89 zł za metr sześcienny ścieków. Znaczy ja bym miał tu pytanie do radnego, czy te kwoty to są już pod uwzględniają dopłaty? Proszę pytanie skierowanie do władz gminy. Proszę? Proszę. Ja nie czerpałem informacji. No jeżeli się ktoś podejmuje czerpać informacje, no to już powinien dogłębnie, że ile zakład wycenił, jak kupił wody, a ile gmina dopłaca do tego kubika, żeby po prostu ta woda tańsza na obywateli. Znaczy pan mówi o taką informację, czy każda gmina dopłaca swoich ścieków, czy każda gmina dopłaca? Generalnie tak. Generalnie tak. To państwo mi jest pewien. Proszę państwa, wniosek pana radnego Czekały jest bardzo przejrzysty. Ja rozumiem, że zmierza to do tego, żeby zakład gospodarki komunalnej, który podczas ostatnich działań poprzedniej rady był bardzo mocno dofinansowany potężnymi kwotami i kredytami, wreszcie zaczął funkcjonować na zasadach bardzo przejrzystych i oszczędnych. Oszczędnie po to, żeby ludzie musieli mieli możliwość korzystania z wody tańszej i przede wszystkim, żeby nie było podwyższane kosztem budżetu, bo wygląda to w ten sposób. Pierwsze, generujemy cenę wody, podnoszona jest cena wody, żeby utrzymać cenę wody na jakimkolwiek poziomie, składa się wniosek do Rady Miejskiej o dofinansowanie. W tym przypadku w roku bieżącym mamy dofinansowanie 70 tysięcy złotych po to, żeby wodę utrzymać mniej więcej na poziomie ubiegłego roku.